Krzysztof Kolewińska, jestem lekarzem chorób zakaźnych, konsultant wojewódzki. Mam pytanie chyba do pani profesor Brydak i w ogóle do państwa z zakładu epidemiologii. Ja nie jestem z zakładu epidemiologii. Ale dobrze. Pytanie moje brzmi, ile tak naprawdę grypy mamy w grypie? Ponieważ te 2 miliony zgłoszonych, zanotowanych przypadków, oczywiście nie wszystko jest grypą. Ja odnoszę wrażenie, że lekarze, szczególnie lekarze POZ-u, jeżeli mają pacjenta, który ma gorączkę, katar, zapalenie gardła i dzieje się to w listopadzie, grudniu, raportują to jako grypę, a jeżeli mają te same objawy w lipcu, raportują to jako infekcję górnych dróg oddechowych. Czyli te badania nie są bardzo takie uściślone, bo nie są dokładnie zdefiniowane. Pani profesor Brydak powiedziała, że przebadano 6 tysięcy próbek, z czego 35% było dodatnich. Ja sobie szybko w głowie przeliczyłam, że jeżeli z tych 2 miliona przełożymy to na te 2 miliony raportowanych zakażeń, to będziemy mieć około 750 tysięcy przypadków grypy. A teraz jeżeli chodzi o moje doświadczenie jako lekarza, który pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, muszę państwu powiedzieć, że w tym sezonie obecnym hospitalizowanych w dużym referencyjnym szpitalu przeznaczonym na 5 milionów populacji województwa mazowieckiego mieliśmy 20 kilka hospitalizacji, gdzie był wirus grypy potwierdzony, w szczególności wirus grypy B, czyli mało było tych ciężkich przypadków, które wymagały hospitalizacji. Moje pytanie zmierza do tego, czy rzeczywiście pośród tych wszystkich raportowanych tak bardzo dużo mamy tej prawdziwej grypy. Jeszcze może jakieś pytania? Proszę. A potem oddam głos epidemiologią. Ja jestem wirusologiem, więc bardzo proszę mnie tu do epidemiologii nie włączać. Natomiast odpowiadając na pani pytania, jeśli pani wejdzie na stronę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, są to zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Czy pani uważa, pani doktor, z całym szacunkiem, że przy tak niskiej wyszczepialności ten zgłaszanie moim zdaniem jest co najmniej 10-krotnie zaniżone, jak i co najmniej 10-krotnie zaniżone po prostu zgony. Proszę zwrócić uwagę na jeden fakt. Populacja nasza jest, ile mamy w kraju? 38 milionów z kawałkiem czy trochę więcej? No tak, załóżmy 38 z kawałkiem. Przy tak niskiej wyszczepialności to są dane strasznie po prostu niskie. A ile mamy grypy? Na to pytanie nikt pani rozsądny nie odpowie. Ale wiemy, jaka jest definicja grypy, do której to definicji powinni lekarze po prostu sięgnąć. Jest to gwałtowne, to znaczy temperatura 38-39 dochodząca do 40 stopni. Jeśli pacjent ma grypę, którego naprawdę zwala znów ogólne rozbicie, niejednokrotnie dochodzi do światło wstrętu. Także na to pytanie, ile jest grypy w grypie, to naprawdę nie warto. Ja się nawet nie będę siedziła, żeby na nie odpowiedzieć po prostu, bo to moim zdaniem może troszeczkę nie jest, że tak powiem, zasadne. My się opieramy oczywiście na badaniach laboratoryjnych. A na czym możemy się opierać? Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia wszystkie krajowe ośrodki do spraw wypełnienia i 140 uczestniczą w nadzorze. I pani uważa, że pani doktor, że wszyscy chorzy idą do lekarza? Na pewno nie idą. Są ludzie, którzy chcieliby grypę czy infekcję grypową przechodzić. Grypa w naszej szerokości geograficznej, to znaczy my liczymy sezon od września, rzadko się po prostu zdarza. Nie znam takiego przypadku, ale może za krótko jeszcze żyję i pracuję na tym świecie, żeby im typowa infekcja grypowa można było stwierdzić po prostu w lipcu. Ale istnieją takie metody i to w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego można po prostu wykonać, że przy jednym programie, muszę pani sprawdzić 12 wirusów
oddechowych. Oczywiście znajduje się tam wypadek, tak samo i koronawirus, i parainfluenza, i 2, 3, 4, i dwa rodzaje RS-ów. Także na tym po prostu chciałabym, jeżeli nie jest pani usatysfakcjonowana, to proszę mnie jeszcze raz o coś zapytać. I jeszcze raz powtarzam, przy tak małej wyszczepialności ja jako wirusolog mam zastrzeżenia do zgłaszalności. Przez kogo? Przez lekarzy rodzinnych. Nic na to nie poradzę. Pani doktor, ja mam do pani pytanie w takim razie. A mianowicie, czy ma pani, ile pani mniej więcej w szczycie zachorowań przyjmuje pacjentów? Tygodniowo? Dziennie. Jakbyś mógł mówić na mikrofon? Dzień dobry Państwu, Agnieszka Migas. Ja jestem lekarzem rodzinnym, więc tutaj... Znanym lekarzem rodzinnym. Muszę wesprzeć panią profesor, zanim odpowiem na pytanie, to pani doktor, z całym szacunkiem raczej lekarze nie zgłaszają podejrzenia grypy, niż zgłaszają ją niepotrzebnie, tak? Czyli tutaj jeśli mamy raczej niedoszacowanie przypadków, niż ich przeszacowanie, dlatego że konieczność zgłoszenia to jest kwestia wypełnienia papierowej dokumentacji. Pacjentów w szczycie sezonu jest bardzo dużo, więc lekarz raczej woli rozpoznać przeziębienie, wpisać J00, niż tutaj rozpoznawać grypę, zwłaszcza jeśli nie jest ta osoba obciążona dodatkowymi czynnikami ryzyka, odesłać pacjenta do domu na kilka dni zwolnienia i traktować to jako infekcję przeziębieniową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wolałam, żeby ta osoba, która ma nam... Bardzo, pani profesor, dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Jest ktoś z zakładu epidemiologii może? No jest pani profesor. Proszę pani profesor. W kontekście zgłaszania. Posługują się w rozpoznawaniu przypadków określonymi definicjami. W ramach definicji epidemiologicznych dla nas przypadkiem potwierdzonym jest ten przypadek, który oczywiście wykazuje określoną grupę objawów oraz musi być potwierdzenie laboratoryjne, czyli wykonane badanie laboratoryjne. I my, oceniając sytuację epidemiologiczną, nie jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czyli zgłoszeń podejrzeń grypy oraz objawów grypopodobnych, które w większości są bez potwierdzenia, bez wykonania badania laboratoryjnego, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki odsetek jest czystej grypy, czyli zakażenia wirusowego. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że nasza rejestracja opiera się na tych samych zasadach od wielu lat, no to śledząc trendy, tendencje, no możemy dokonywać pewnych obliczeń i oszacowań. Dziękuję.